Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny vlog. To będzie vlog z kilku dni prawdopodobnie. Dzisiaj jest sobota, jest godzina właśnie 7.20, 7.30. Jakoś tak, ja wstałam, szykowałam się i słuchajcie, zaraz idę do pracy. Tak fajnie, wiecie, od 9 do 5.30 to nie jest aż 4 godzin. Wiadomo, że nie chce mi się tam iść, szczególnie, że wiem, co teraz tam się dzieje, ale no idę do pomocy, także dam radę. Mam na sobie w ogóle ten sweterek. Co tu jest znowu? Cały we włosach Bastera. Jest tak delikatny, jest tak w ogóle tutaj, wiecie, mięciutki w dotyku, ten co kupiłam w Czekolandzie za funta, po prostu jest naprawdę super. Pada, brzydka pogoda, także z jednej strony sobie myślę, co bym robiła w domu, a tak to zarobię ekstra kasiorkę, tak sobie powtarzam. W ogóle dobrałam sobie kolczyki, żeby pasowały do sweterka. Także my zaraz jedziemy. I będzie dobrze. Po pracy chcę zajechać do Farm Foods, ponieważ Red Bulla kupowałam 2 tygodnie temu, a piję też Andrę, także musimy kupić. I chyba tyle. Dzisiaj ma przyjść paczka młodego. Zamówiłam mu zdrowe przysmaki, w sensie zdrowy, natural. Ponieważ u nas w okolicy nie ma takiego sklepu, w którym można wejść i mieć naturalne przysmaki. Mamy jakieś kilka, taką małą półkę w Pet Home, ale wiecie, one i tak są zapakowane w folii i tak dalej. Jollies są czasem właśnie tak luźno, w sensie, że czuć ten zapach i tak dalej, ale też nie ma wszystkiego, no i też nie mamy teraz jak tam pojechać, w sensie, że jak tam jedziemy, to jedziemy z Basterem, a nie sami. Więc bez sensu jechać tylko do Bedford po to, żeby pójść do sklepu, zamiast iść też tam z Basterem na spacer. W każdym razie weszłam na TikToka, bo tam jest bardzo dużo różnych sklepów z naturalnymi trycami. Kilka razy już mu zamawiałam, pamiętacie, też kości nawet zamawiałam. I ogólnie chciałam zamówić mu tą krowę nogę. Raz ją kupiłam, pamiętacie, na TikToku. Później jak byłam na Dog Festival, kupiłam mu drugi raz. I on po prostu uwielbia te kości. Niestety, ani w sklepie, w którym kupiłam, jest sold out i w każdym innym sklepie jest out of order, także nie ma ich. Wzięłam mu nogę strusia, tak? Wzięłam mu jakiś tam precel z czegoś tam i wzięłam mu boksa 24 różnych treatów. Tam są takie, wiecie, nie jakieś mega duże. Wzięłam mu, bo tam był boks dla chihuahuy, czyli takie, wiecie, mini. Wzięłam mu ten dla, że tak powiem, w cudzysłowie normalnej wielkości psów. Także zobaczymy, co mu z tego posmakuje, bo ja też do końca nie wiem, co on w końcu lubi z tych rzeczy, co on w końcu nie lubi. Także w ogóle jestem w szoku, bo zamówiłam to wczoraj, opłaciłam wczoraj paczkę i tam ileś dni jest na przesyłkę, a już wczoraj wieczorem dostałam wiadomość, że paczuszka jest wysłana i że będzie dostarczona dzisiaj w sobotę. Także ekspresowo Wam powiem, prawie jak w Amazonie na Prime. A przesyłka była za darmo, bo jak się wyda więcej niż 20 funtów, to przesyłki się nie opłaca, także nie płaci się, także bardziej się opłaca dobrać coś do 20 funtów, ja zapłaciłam chyba 23 funty czy 24 i dzięki temu się nie płaci za tą przesyłkę, a piesek ma jakiegoś na przykład dodatkowego treata. No, ale jak wrócę, to Wam pokażę, co przyszło i zobaczymy, czy Buster coś w ogóle zje. A teraz idę i mam nadzieję, że szybko pójdzie. Musi, prawda? Musi. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami po pracy. Jest 18.33. Możecie widzieć, że jestem trochę spocona, bo dzisiaj szłam piechotą do domu, także już przed trening jest zrobiony kilkukilometrowy, ale oczywiście bieżnia będzie, bo bieg to bieg, a marsz to marsz. Powiem Wam, że nie był to najłatwiejszy shift, jutro będzie jeszcze gorzej, ale na szczęście kierownik, ten, któremu ja dzisiaj pomagałam, przyjdzie jutro, żeby pomóc mi. No bo inaczej byłoby ciężko. Ale pamiętacie, co Wam mówiłam rano? Przyszła paczuszka młodego. Także zobaczmy sobie, co przyszło. Powiem Wam, że troszeczkę się rozczarowałam, bo ta noga, ta kość wyglądała na bardzo, bardzo dużą kość, a to jednak jest bardzo mała kość. I w momencie, jak zaczęłam tą paczkę, to od razu pomyślałam, że to jest mega małe. I te tutaj warkocze, okej, myślałam, że będzie jeden większy, ale jest kilka małych, także spoko. Zobaczymy. A jeżeli chodzi o pudełeczko, to pudełeczko na TikToku kosztuje 12,99. Nie wiem, jak mam to otworzyć. Nie wiem, czy mam tutaj jakiś klucz, czy coś. O. Może to się nada? Ała.
No nie, na razie. O. Dobra, patrzymy. No tu powiem wam, jak za... Ale śmierdzi. Jak za 12,50 zobaczcie. Jest tu dość sporo różnych treatów. Te są straszne dla mnie. Jestem ciekawa, czy Bastry je lubi, ale słyszałam, że zwierzęta je lubią. Kiedyś miał troszeczkę coś włosione i pamiętam, że zjadł, także jestem ciekawa. Zobaczcie. W każdym razie, no, powiem wam, że jest tutaj dość dużo różnych rzeczy, także zaraz sprawdzę, czy coś mu przypasuje, ale tak śmierdzi, że to jest po prostu, znaczy wiecie, śmierdzi tą naturalnością tych psich przysmaków. Andrzej na pewno tego nie weźmie do ręki, nie ma takiej opcji w ogóle. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, bo chcę iść ćwiczyć, chciałam wam tylko to pokazać i idę na bieżnię, idę odpowiadać na wasze komentarze po drodze, jak szłam, obejrzałam vlogi, także jestem na bieżąco chociaż w tym aspekcie, także do później. Kochani, witam się z wami kolejnego chyba dnia, nie wiem, nie widziałam się z wami chyba dzisiaj rano, prawda? Tak mi się kojarzy coś, że wczoraj jest overtime, ale do was się odzywałam po pracy. Dzisiaj już jest niedziela, jest godzina 19, ja jestem dopiero w domu, ale mieliśmy kilka rzeczy do załatwienia, bo dzisiaj odwoziliśmy Basię do domu i wysłałam puzzle, bo jeszcze sprzedam kolejne, zostało mi kilka opakowań dosłownie. Fajnie, bo wszyscy zadowoleni, że tak szybko wysłałam, także bardzo dobre feedbacki na Vinted dostałam. Mam nadzieję, że już pozbędę się wszystkich, więc fajnie. Powoli, powoli jakoś idą. I w jednym miejscu je wysłałam, do drugiego miejsca pojechałam odebrać to. A później jeszcze pojechaliśmy na stację, ale tam były takie ceny, słuchajcie, bo Andrzej chciał swojego Monstera, że normalnie za 4 puszki Monstera w 4-opaku płacimy około 4,50, 5 funtów max. Na stacji było 8,50 funtów, także mówimy, no nie ma takiej opcji. I pojechaliśmy do innego sklepu, dlatego też się troszeczkę zeszło, też przyszłam, pobawiłam się chwilę z młodym, no i już jest 7, ale mówię, nie, przyjdę do was, zanim pójdę ćwiczyć i zobaczmy to. Na sobie w ogóle mam tą bluzę z pieskiem, bardzo fajna, bardzo przyjemna, no duża, luźna, ale jest, powiem wam, że nawet do pracy to dobrze, że ona jest taka luźna. Jeżeli chodzi o pracę, to nie będę się wypowiadać, bo czasem bez sensu. A, co kupiłam? Mówiłam wam jakiś czas temu, że miałam, wiecie, że ja lubię Look Fantastic, Miss City. I była koszula, która bardzo dawno mi się podobała. Ona mi się w ogóle podobała jeszcze, jak ona dopiero wyszła, ale one były, wiecie, tak 45 funtów, także nie kupowałam. I ta dziewczyna miała ją za 10 funtów. Później jakoś było, że ona była za 8. Tak, ona była za 8. Jak ja ją zobaczyłam za 8, a to już minął z miesiąc czasu, to dałam ją do ulubionych. I ta dziewczyna wysłała mi, że może mi sprzedać ją za 6. Więc ja zaproponowałam, że za 5 i sprzedała mi za 5 i z przesyłką wyszła 7,29, gdzie dla mnie cena naprawdę fajna, bo w Ciolandzie za koszulę teraz muszę zapłacić około 5 funtów zwykłą, a tutaj mam Miss City i tak. Zobaczcie, jak ona jest długa. Czy wy to widzicie? I jest tutaj. Czyli ma... Tutaj jest coś napisane? Dress like you are already famous. Hello. Ma tutaj różne znaczki właśnie. Tutaj ma kratę. Z tyłu jest cała krata i właśnie jest troszeczkę dłuższy tył. A przód jest... Tak, i to są te rozmiany uniwersalne, czyli od 8 do 14 i mniejsze 16, pamiętam, jakoś one tak mówiły. Ale na Bank Miss City, tak, by Miss City, ja, ale jestem zachwycona. Ale zobaczcie, jak będę miała włosy rozpuszczone, różowe, super. Wyprana. Od Polki to wiadomo, że wyprana. Ładnie pachnie, więc bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu kupić i co jakiś czas nadal wchodzę na to Vinted i patrzę właśnie za perełkami z Miss City za mniejsze pieniądze. Myślałam, że mi przyjdzie paczka z temu, ale nie przyszła, także trudno. No i tak jak mówię, w pracy jakoś zleciało. Znaczy nie jakoś tak zleciało, że ja nie wiem, co się działo, po prostu wiem, że był dużo pracy. Jutro już moja menadżerka wraca, także dobrze, bo potrzebuje pomocy. I no i co? Teraz biorę bieżnię, włączam na wspólnej i jedziemy z tym koksem. Powiem wam, że jestem, jeżeli chodzi o polskie programy, to jestem w miarę na bieżąco. Chociaż faktycznie na wspólnej mam w kolejce, ale zaraz sobie obejrzę, jak będę na bieżni. Ale wszystkie te moje amerykańskie seriale jakoś mi nie idą, tak się wciągłam w te książki, że tak czytam i też powiem wam, że na przykład, nie wiem, czy
są tutaj osoby, które oglądają Chicago Med, Chicago Fire i Chicago PD. Wszystkie te sezony jadłam, po prostu jadłam, nie mogłam się doczekać nowego odcinka, a teraz te odcinki są dla mnie takie nudne, no po prostu nudne. I to chodzi o wszystkie trzy sekwencje, bo to jest jakby, wiecie, tylko jedno jest o pożarach, strażacy, drugie policjanci i trzecie chirurdzy. Tak samo Grey's Anatomy oglądam, ale to też dla mnie to też nie jest to samo. Ja to bardziej oglądam z tego, że już tyle lat oglądałam, że fajnie oglądać dalej. Widziałam, że jest nowy odcinek FBI, także zobaczę, ale nie wiem, dajcie znać, czy wy macie podobne odczucia, bo wiem, że na pewno jest kilka z was, które ogląda te seriale i jeżeli już zaczęłyście nowe sezony, czy macie podobne odczucia, czy to po prostu jestem tylko ja i one mi się nudzą, nie wiem, ale w każdym razie włączam na wspólnej, jadę na tej bieżni i wiele z was mi pisało pod poprzednim filmem, że podziwiacie mnie za to, że jestem tak wykończona i widać po mnie, że jestem wykończona, a i tak wchodzę i ćwiczę. Słuchajcie, gdybym ja sobie znajdowała wymówki, to ja bym codziennie te wymówki znajdowała, żeby nie ćwiczyć. Jak wiecie, zdarza mi się, że naprawdę jak czuję, że mój organizm mówi dość i że zrobię trening na pół gwizdka, to nie wchodzę, ale zdarza się to dosłownie, nie wiem, raz na 3 miesiące, a tak ja mam w głowie, że od środy do poniedziałku trening, do niedzieli, sorry, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, do niedzieli 5 treningów biegowych ma być zrobione, niedziela, poniedziałek, albo zerowy reset, albo jakiś marsz, ale tak jak wiecie, zazwyczaj robię poniedziałek zerowy, a we wtorek marsz. Po prostu, mówiłam to już nieraz, to nawet nie chodzi już o dietę, czy tam nie o dietę, bo dieta, ćwiczenia to jest w ogóle dwa różne rzeczy. U mnie to nie chodzi o nawet o wygląd, czy o jędrność skóry. Dla mnie bardziej chodzi o to, żeby być fit. Naprawdę widzę dziewczyny młodsze ode mnie, w moim wieku, które wyjdą na drugie piętro i one po prostu ledwo oddychają. Na urlopie byliśmy i widziałam, że na przykład rodzice Andry, którzy bardzo mało się ruszają, dla nich najmniejszy spacer na plażę trawił był problem, a na przykład dla wujka, który jest starszy od nich, ale który codziennie robi długie, długie marsze, bez problemu. I ja chcę być, poczekajcie, bo tutaj pan idzie. Ja chcę być w tej kategorii ludzi fit, że nieważne, że jestem grubsza, chcę po prostu dużo chodzić, chcę być aktywna, chcę, kiedy będę mieć te 60-70 lat, jeżeli takiego wieku w ogóle dożyję, to chcę być mobilna, bo ja cały czas powtarzam Andrzej, że mi nie chodzi o to, że on, wiecie, ma trochę brzuchu, chociaż wiecie co, on schudł, nie ważyliśmy go, ale tak na oko myślę, że z 12-13 kg schudł przez ostatnie, no tak myślę, 2 miesiące. Przez to, że się mało rusza, bardziej ograniczył swoje jedzenie, je mądrzej. I no, powiem wam, że widać niesamowitą różnicę i wszystkie ciuchy, które mu teraz zamawiam, zamawiałam mu w tym samym rozmiarze, a co widzieliście ostatnio na temu, te spodnie po prostu mu lecą, a w te same spodnie, tylko z krótszym nogawką miał na loto i okej. I jak przyrównaliśmy, wiecie, boki, to są dokładnie takie same spodnie. W ogóle nie wiem, co się dzisiaj dzieje, bo wszędzie widzę policję i karetki i teraz też słyszałam policję i karetkę. No, także on też schudł, ale tak jak mówię, nie chodzi mi u niego o chudnięcie, de facto tylko o zdrowie, żeby się właśnie więcej ruszał, bo też widzę, no młody facet, a ciężko mu czasem się ruszyć i on sam zresztą to powie, także to nie jest tak, że za przeproszeniem, że mu dupę obrabiam, ale dla mnie to jest mega ważne właśnie, żeby się ruszać, ruszać, ruszać. I naprawdę, posiadanie tego zegarka, nieważne jakiego, może być nawet zegarek za 5 zł, ważne, żeby liczył kroki, mnie przynajmniej niesamowicie motywuje, także polecam wam, naprawdę. I jak zrobicie sobie plan w głowie, taki, że nie ma bata, macie to zrobić i chociaż nie wiadomo co, to zrobicie, to dacie radę. Jak wiecie, ja jedyną przerwę, jaką miałam, to był w czasie urlopu i w czasie ślubu, a tak to ja cały czas dopiero dzielam na tych bieżniach, jak wiecie, 2 przepaliłam, ta jest moja trzecia, odpukać, nic się z nią nie dzieje. Ale dobra, kończę, bo tak gadam długo, a tutaj widzę 8 minut już, a miałam się połączyć na minutę. Także ja kończę i widzę się z wami pewnie jeszcze jutro, myślę, że taki vlog z całego tygodnia wam zrobię. Kochani, witam się z wami, poczekajcie, bo was chyba nie przetarłam, przetarłam teraz. Ale chyba jeszcze niedobrze. Jest wtorek, nie poniedziałek. W ogóle, poczekajcie, tak mi się dni mieszają, że przez to, że w sobotę poszłam jako pomocnik, wiecie, jako kierownik, a nie jako normalnie tam pracować fizycznie, to cały czas myślę, że zaczęłam ten tydzień, jakby, że jest później niż jest. Także jutro jest wtorek, a nie środa. Dziś jest poniedziałek. Kolejny bardzo ciężki dzień.
Ale odliczam, bo każdy jeden dzień doprowadza mnie bliżej do stycznia, także jest dobrze. Ale nie o tym tutaj, nie chcę nawet o tym myśleć, nie chcę o tym gadać. Jutro będzie fajny dzień, bo jutro mamy Breast Cancer Awareness, czyli rak piersi. I żeby ubrać się na różowo albo mieć coś różowego. Ja już mam włosy, ale ubiorę się na różowo. Chcę ubrać ten komplet różowy, który miałam na urlopie, ale na to ubiorę jeszcze różową bluzkę. Także będę cała pink, bo uwielbiam wspierać takie akcje i fajnie będzie, jak dużo osób się przebierze, chociaż znowu wątpię, bo bardzo dużo osób się okazuje, nie ma różowych ciuchów, także no. Wszystkie puzzle zostały wysłane. Słuchajcie, zostało mi tak mało, że jestem tak szczęśliwa. Przyszła mi też paczka z temu, ale paczkę z temu otworzymy sobie na innym filmie. Paczkę z temu otworzymy sobie na osobnym filmie, bo już jest, widzieliście na banki jeden vlog z temu, a nie vlog, tylko haul. I teraz też mam 10 rzeczy, one są większe. Jeżeli jakby nie wyjdzie długi haul, to jak przyjdzie jeszcze jedna paczka, to wtedy to razem po prostu połączę, bo nie chcę już tego haula temu wkładać tu, bo będzie za dużo. Wczoraj w ogóle wieczorem przez pewną osobę z YouTube'a zakupiłam pewną rzecz, której nie powinnam kupować. No ale pani Kinga, mówię do pani, kosmetyczny lifestyle, przez nią zakupiłam coś. Jak wiecie, miałam bardzo ciężki dzień, to jest mój trzeci taki naprawdę mocny, naprawdę ciężki tydzień, taki bardzo intensywny i naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę nie powinnam sobie nic kupować przez wzgląd taki, jaki mam. Jak wiecie, nie będę się tutaj teraz powtarzać i nie powinnam nic kupować, no ale kupiłam przez nią. Ponieważ udostępniła pewną rzecz, że jest 30% taniej. Jest to rzecz, której ja naprawdę, jakby to powiedzieć, niekoniecznie jej potrzebuję, ponieważ nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, a mianowicie jest to kalendarz adwentowy z Asusa. Jest kilka, nie pamiętam dokładnie, co tam jest. Przekonało mnie to, że jest kilka rzeczy, przynajmniej jedna rytual, jest jakaś paletka, nie wiem po co, jak się nie maluje, ale jest kilka rzeczy, które no są fajne, które mi się przydają i jest kilka fajnych rzeczy, które no basta, zejdź na dół, zejdź wódka, które też, jak wiecie, ja chcę się z wami troszeczkę podzielić, a jak było za chyba tam 95 funtów, to go nie chciałam, ale przy tej promocji był 65, także duża różnica i nie aż taka duża kwota. I sobie wzięłam jak zwykle na Clearpay, bo już inne rzeczy pospłacałam i mnie, wiecie, co 2 tygodnie chyba 16 funtów, więc to nie jest tak dużo. I stwierdziłam, Andrzej mówi, Sylwia, taki masz teraz ciężki okres, kup sobie coś, niech nie tylko te pieniądze nie idą na rachunki i na temu. Także no kupiłam. Jutro chyba będzie... tak jak mówię, nieplanowany. Nie będę go tutaj otwierać w całości, ponieważ ja połowy rzeczy, tak jak mówię, już nie pamiętam, bo z miesiąc temu oglądałam filmik, więc tak jak mówię, to co mi się migło wczoraj na zdjęciu, to że jest jakaś paletka, że jest coś z Rituals. Także będzie ten kalendarz. Tak jak mówię, cena naprawdę mnie skusiła i właśnie to, że taka byłam umęczona i myślałam, po co mi to wszystko, także żeby taki treat sobie zrobić, więc normalnie będę go otwierać w grudniu i też powiem wam, że tak mi się ukurczyły kosmetyki, bo bardzo dużo rzeczy używam, bardzo dużo testuję na bieżąco i tak jak wam chyba mówiłam kilka tygodni temu, poza kremami do rąk i kremami do ciała, balsamami, to ja mam naprawdę już mało kosmetyków, jeżeli chodzi o pielęgnację, także myślę, ja lubię mieć przesyt, przepraszam, że to powiem, nie jestem w ogóle minimalistką i lubię mieć dużo, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc no, będę mieć dużo po grudniu. No, ale a propos kosmetyków, przyszła paczka. Jak wiecie, mam obsesję na pięciu maseczek. Myślę, że każdy wie, chyba że jesteście bardzo nowi, to nie wiecie. Także kiedyś mój kanał nazywa się Królowa Maseczek. Tak się nazywałam chyba kiedyś, no. Albo się tak nazywałam, albo miałam się nazywać, albo wy mnie tak nazywać, już nie pamiętam. W każdym razie mocno uszczupliły mi się maseczki i ciężko mi je znaleźć. Jak też wspominałam wam, że zakupiłam i przyszły. Słuchajcie, są to maseczki z firmy Fantasy by Mask Bar i jest to film na pewno nie testująca na zwierzętach, tylko nie wiem, czy też wegańska. Nie jest napisane, czy jest wegańska, ale jest właśnie znaczek, że jest zweryfikowane nietestowanie na zwierzętach. W każdym razie mamy tutaj maski, których nie miałam i mamy tutaj pingwina. Znaczy miałam jeszcze pingwina z innych masek, tylko że nie z tej firmy. Mamy tutaj Mikołaja już na święta. Mamy tutaj Renifera już na święta. Mamy tutaj bałwana. Mamy tutaj misia.
Ale zobaczcie, mamy tego pieska, mamy dalmatyńczyka, mamy, to jest chyba lisek. Ktoś mi, któraś z Was mi w prezencie wysłała maski tej firmy, ale nie mogę sobie przypomnieć, która, ale wiem, że mi wysłała któraś. Tu jest chyba zebra, koala i mamy tu fokę. Słuchajcie, i naprawdę dziewczyna mi zrobiła fajną, one są do 2026, także normalna data ważności jest. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 maseczek. Wiecie, ile za nie zapłaciłam? Zrobiła mi deala 6 funtów 50 za 11 maseczek. Za przesyłkę dam 2,29, ponieważ dałam sobie do paczkomatu, także 6, 8, 8, 79. A jest ile maseczek? Bastuś! 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Także wyszło mnie ile? Około 70 pensów za maseczkę. Także słuchajcie, udaje się na Vinted kupić fajne. Jeszcze kupiłam jedne, ale dziewczyna mi... Basta, kochanie! Ale dziewczyna mi jeszcze nie wysłała. Także jest. Bardzo się cieszę, już dzisiaj zaraz idę do kąpieli i będę testować jedną z masek. A teraz już kończę, zamykam się i... Widzę się z Wami albo na następnym filmie, który będzie vlogiem, albo na filmie, który będzie haulem. Zobaczymy. Kurde, fajnie tak włosy jak mam do góry. Podoba mi się. No, dobra. Kończę. Dziękuję, że byliście ze mną. Pa, pa!